Gdzie miejsce na analizę danych w waszej działalności? Wyglądacie przede wszystkim na agencję konsultingową. To prawda. Znaczna część naszej działalności polega na współpracy z naszymi klientami, na pomaganiu im w podejmowaniu decyzji marketingowych. Jednak nasza fundamentalna działalność, analityka danych, stanowi podstawę tych działań. Śledzimy rozmaite wskaźniki dotyczące zachowań konsumentów w środowisku sklepowym i tworzymy przejrzyste wizualizacje, pozwalające klientom zobaczyć, w jaki sposób ich klienci poruszają się po sklepie. W jaki sposób śledzicie klientów? Śledzimy klientów za pomocą sieci Wi-Fi. Przechwytujemy adresy MAC smartfonów. To bardzo dokładna metoda, gdyż udaje nam się wychwycić sygnały od 40 do 50% ludzi poruszających się w środowisku sklepowym. Możemy dzięki temu zobaczyć, w jaki sposób ludzie chodzą po sklepie. Jakiego rodzaju informacje jesteście w stanie uzyskać na podstawie tych danych? Możemy określić kluczowe informacje, takie jak czas pobytu klienta w danym obszarze, jego zaangażowanie, czyli to, czy wszedł do danego miejsca oraz jak wiele razy odwiedził sklep. To, czy jest lojalnym klientem, czy odwiedził sklep tylko raz, dwa, trzy, a może pięć razy. Czy po wyjściu ze sklepu wchodzi do innego sklepu. Jesteśmy w stanie określić szereg rozmaitych wskaźników. W jaki sposób jesteś w stanie polepszyć wyniki sklepu? Jak mogą wzrosnąć moje przychody, jeśli cię zatrudnię? Obecnie nie dysponujesz niczym, co pozwoliłoby ci podejmować trafne decyzje w zakresie na przykład wydatków marketingowych. Oceniasz sytuację w oparciu o historię, doświadczenie oraz wiele czynników emocjonalnych. My przekazujemy czyste dane. Co jeden rok, dwa lub trzy lata możesz przejrzeć dane z przeszłości, spojrzeć na trzy różne kampanie i podjąć o wiele lepsze decyzje dotyczące przyszłych działań. Analizujemy również układ sklepu, aby zwiększyć jego wydajność oraz zajmujemy się optymalizacją sklepów. Optymalizacją określonych obszarów sklepu w celu zwiększenia zaangażowania klientów. Bardziej zaangażowani klienci kupują więcej. Czy mógłbyś mi przedstawić przykładowe informacje, które uzyskam poprzez instalację tego systemu? Oczywiście. Widzimy tutaj jeden element platformy. Mamy kilka punktów wejścia dla użytkownika. Użytkownik ma do dyspozycji obszerny podgląd obiektu oraz widok portfela obiektów, w którym może na przykład skorzystać z funkcji playlisty. Możemy zajrzeć nieco głębiej do zbioru danych oraz zestawić ze sobą szereg statystyk. W tym widoku porównujemy wizyty, czas pobytu oraz siłę zatrzymywania w danym obiekcie. Możemy to jednak zmienić. Możemy zobaczyć, jak prezentują się dane dotyczące wizyt w trzech różnych sklepach lub przez pewien okres czasu. Planując kampanię w tym środowisku lub zmianę układu sklepu, możesz prześledzić, jak liczby zmieniały się przez ten okres czasu i jak wielu macie klientów. Wystarczająco dużo na ten moment. Jednak to dobry moment dla branży i obserwujemy spore zainteresowanie. Dziękuję za rozmowę.